Cześć, siema, z tej strony MC Patryk 1995, a to jest kolejny odcineczek z serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Otóż w ostatnim odcinku nie znam się na przyzwaliśmy Quahodrona, dawnego przywódcę kasty wojowników, i otrzymaliśmy od niego głowa Bladwyna jeszcze jest. Otrzymaliśmy od niego taką oto tablicę, klucz do świątyni Adanosa, kamienna tablica Quahodrona. Więc... No dobra, więc teraz wybieramy się do obozu bandytów. Jakoś tak smutno. Tak cicho, tak... Jezus Maria, ale cisza. Przynajmniej dźwięki są. No dobra. Teleport, nie my się teraz do magów. A ile... Aha. Spoko! Rozumiem. Bardzo rozumiem, mam na dwa... A dobra, aha, jest dobrze, jest good. No 32, to 12, to 10, o, na kuszę, ja bym chciał na łuki. Ale no cóż. Później sobie poszukamy, być może. Ura, i teleport. A teraz założyć to... portal w świątyni do obozu bandytów. Dobra, i teraz ciśniemy do kruka, zabić go i o właśnie, i zdaje się, że wraca do tego stylu, co wcześniej był. Czyli pójdziemy tu, tu, tam, 8, 15, koniec odcinka. Aż się napiłem z tego oburzenia. To jest skandal. No, jeszcze raz się napiję. Nie, ale to już przesada, to skandal. To trzeba zgłosić, ale dobra. Tu tak dziwnie jest, aż strasznie. Aż się tu zapisze, acia. Nie ma takiego zapisywania, ale to szczegół. Jeredra Kantar. Jakie grzeczne. Same się otwierają, ja chcę takie w pokoju. Żeby się otworzyć, musi się przed nimi pomodlić. Pierwsza komnata z pułapką. Oj, tu trzeba sobie zapisać. Okej, no to chwila, ja to znajdę. Komnaty świątyni. Szpon Beliora, jeszcze... Oj, kurde. Przyszedł z ludzikami, później z zygzakiem, a na końcu ze słońcem. Z ludzikami. Zygzakiem. A potem ze słońcem. Aj. No dobra. Ref. A to się naprawi. To się wytnie. Się nie wytnie, ale się wytnie. O, dobra. O, myślałem, że już coś kliknę. O, przejście smoka. Jej, pierwsza zagadka rozwiązana. Tak to byśmy... biegnij szefie. Otwieraj się, sezamie. Aha. Oh hell no. Dobra. Teraz pytanie. Kiedy otworzy się drzwi? Pokonaj trzech kamień. Wejdź w pierwszy tunel po prawej.
Ha, uciekłem im. No. Okej. Aha. Tutaj będzie problem. Bo tutaj tak... okaże się to przy... No. Zielone pola. Pamiętajcie, na zielone pola nie wchodzimy, bo spadniemy. W kolce. Jezus Maria. O, się strasznie ja pitole. O. To co, jak to co zrobić? Nie będę walczył z nimi. Okej. Ja se zapalę pochodnie pokoju. I idę dalej. Ha, widzicie? Tak to zrobię. No kurde, mogłem zapisać. Ja pitole. O Boże. Patrzcie, ile tu już broni mamy. O właśnie, to było robusieczne, jeszcze znalazłem tamten. Tam na tej skale wielkie. Tam był taki trup. Aha, dobra, co ja robię? Co ja robię? Co ja patrzę? I ciśnim. Tu też po kolei szedłem. Do... Cały czas umierałem, ale to szczegół. O, przelagowało? No lagi, lagi. Zakręty, zakręty? No dobra, cicho siedzę. Okej. Czy to jakaś dźwignia czy coś? Ostatnia szansa na sukces. Ha. Tu chyba. Tak. Tu. Aha. Radnemys. Hej, ty. Mój duch był uwięziony przez całą wieczność. W końcu jestem wolny. Miecz ma nowego powiernika. Ostatnia komnata została otwarta. Ale brama wygląda na zamkniętą. To nie jest brama do ostatniej komnaty. A brama prowadzi do poprzedniego pomieszczenia. Powiernik zamknął ją za sobą. Jak mogę otworzyć bramę? Przesuń jedną z dźwigni. Dowolną? Wszystkie dźwignie otwierają bramę. Nie wszystkie dźwignie uruchamiają pułapkę, tak? Tak. Twój ojciec zbudował tę pułapkę. Skąd możesz wiedzieć o jej działaniu? Odron! Wciąż słyszę uderzenia młota! Po drugiej stronie bramy! Od tak dawna! Wiesz, pozwolił mi zobaczyć jego zemstę za moją porażkę. To znaczy, że widziałeś, która dźwignia jest właściwa. Zapomniałem to bardzo dawno temu. Myśl. To było tak dawno temu. Jaki fajny trup. Lubię takie trupy. Okej.
Dobra, nie zbieram grzybów. Tu sobie warto zapisać. Okej, tu się leczymy. Takie grupowe leczenie. Oj, tu Beliarze pobłogosław tą walkę. A gdy takie teraz te ożyły? Hej, ty! Patrzcie, kto przyszedł! Mój mistrz ostrzegał, że Inos przyśle swoje sługi. Jednak nie spodziewałem się ciebie tak szybko! No, skoro byłeś taki szybki, zadbam o to, byś równie szybko umarł. Zaprzedałeś duszę Beliarowi. To był dobry układ. Będę dowodził jego armiami. A co z tobą? Jaka jest cena za twoją duszę? Robię tylko to, co trzeba zrobić. Posłuchajcie go! Inos przysłał nam pokornego sługę! Jesteś pewien, że służę Inosowi? Co? O czym ty mówisz? A jeśli służę Adanosowi? Nonsens! A może ja też służę Beliarowi albo samemu sobie? Nie będziesz więc dla mnie godnym przeciwnikiem. Dobra, dość już się nasłuchałem. Pokaż, co umiesz. Tak ci śpieszno do ziemi? Dobra, sam tego chciałeś. No patrzcie, to jest właśnie, to trzeba mieć dużo siły. No patrzcie, no i teraz mnie gardło boli. Mamy coś przeciwko piorunom. Kapłana, ochronę przed strzałami, przed bronią, życia, chociaż... To mógłbym użyć. Na razie nie potrzebuję pierścienia. Hej, ty! No i teraz omijamy to wszystko. To... Okej, teraz. Jeszcze się spotkamy! Aj, to chyba był zły pomysł. Jeszcze się spotkamy! Piekle. Załatwię cię! Jako się nie da załatwić tak. Cholerny bydlak! Jeszcze raz.